Król Dzikiego Gonu przebywał na pokładzie Naglfara, ogromnego okrętu, zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po Słoneczny Kamień, artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam na kolejną przygodę z serii Wiedźmin 3 Dzikiego Next Gen. I co, będziemy kontynuować dalej tego, co to mamy, bo rozmawiać z Bradem zwanym Eivin, czyli szukamy tego kryształu Noli, tak? Ej, roślinkę chciałem wziąć, dziękuję. Dobra, no to 700 ileś kroków jest do zrobienia. Zerknijmy, w którym miejscu to jest. Żeby później nie było jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. Aha, tak to wygląda. No to dobra. To może czas na łódkę? Jest tutaj łódka, w domu w tym jeździłem. Właśnie, tu się chyba koń zmienił. No, jest czarny. Jest ten nilfgaardzki koń. O. Jest. Giganta powali. Jeszcze raz popatrzę się. Kurze, to światło jest takie dziwne. Dobra, jedziemy. Jak to Geralt powiedział, każdy koń dla niego to płotka. Co to za muzyka się zmieniła? Tak ładnie grała, nagle się tak zmienił. O, idzie, zbagowany handlarz. Odejdź ode mnie. Ale się wiecznie zrobiło? Ale wieje. Jakby to Geralt powiedział. Żeby się tylko żadne drzewo na mnie nie zwaliło. No powiem wam, konik nie niczego sobie. Strasznie wolno znika ta. Energia, jeśli chodzi o wytrzymałość. I szybko się ładuje nawet. Co to było? Takie wrażenie, jakby znowu od nowa szło. Się trochę podniosło. A zaraz, bo za bardzo się zapatrzyłem na jazdę. Tędy. A tu teraz przez wioskę? Nie. Gdzie tu mam jechać? Jedź, płotka! Kurczę, to jest właśnie to. Gdzie ja już jestem? A, okej. Okay. Rozumiem, gdzieś w tym miejscu jest. Okej, okay. Dobra. Teraz po terenie takim wertepowatym trzeba przejechać. Najlepiej o, z buta. Dobra, płotka. Czekaj. Gdzie teraz? Wypatrujesz nilfgaardzkiej floty? Floty? A tak, coś mi tam mówili, zdaje się. Ale mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Gevork nawiedzi wody Skellige. Czekałem na to całe życie. Co to za wieloryb? Ma się pojawić, gdy upiory zstąpią z nieba między fale. Wąż obudzi gniew morza, a lodowy potwór pożre wyspę. Będę pierwszym bardem, który ułoży o nim pieśń. Legendy nie mówiły nic o przekleństwie Czarnego Słońca?
Czarnego Słońca? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Nieważne. Będę go wypatrywał razem z tobą, tylko powiedz mi, co wiesz o elfich ruinach na Skellige. Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu nie udało się dostać. A, i bardzo dobrze. Inaczej już dawno by ją splądrowali, jak wszystkie pozostałe. Ej, Windzie. Tak? Ja chciałem cię zapewnić, że zamierzam obejrzeć tę jaskinię wyłącznie w celach naukowych. Naukowych? Zbieram materiał na powieść przygodową. Chcesz pisać o przybyciu białych okrętów? Wyborny pomysł! Mógłbyś wykorzystać moje tłumaczenie pieśni o Gelbanie i Dillian. Bardzo chętnie, no więc gdzie jest ta jaskinia? Musisz popłynąć na wschód od Kertrolde. Do jaskini dostaniesz się od strony morza. Bywaj i powodzenia z białym wielorybem. Pojawi się dzisiaj, na pewno. No. Good luck. Dobra. Czy my tu coś mamy? O, skrzyneczka. Rękawice. Coś jeszcze. Zaraz muszę zerknąć jak 123, no. Już też by się przydało, żeby ten... A czemu mam już porównać z Renferem? Miałem jeszcze jakiegoś innego kolesia znaleźć. Tu już się misja zmieniła. Poznaję z NFL. Pod osłoną nocy. Przygotowania do bitwy. Najsłoneczny kamień. Najsłoneczny kamień. Tu mam teraz płynąć tam, w to miejsce, co? Co się nie, tu jest coś. Tu mam płynąć. A co z tym kolesiem? Zaraz. Wejście do jaskini to jest gdzieś tutaj. Tu. Starożytna krypta. Chyba. Tak mi się wydaje. Kurde, nie wiem. A to rozmowa z Yennefer, to o co tu chodzi? Słoneczny kamień. No nic, co trzeba iść porozmawiać z Yennefer w takim kodzie. Dobra. A Yennefer jest... A, tutaj. No to czyli muszę iść do tego. Drogowskazu, żeby się przenieść szybko tam. Nie będę jechał. O, nie ma czasu. Czasu, nie ma czasu. Jątek? Nie, dziękuję. Nie ufam takim ludziom jak ty, niestety. Jeden zbagowany wystarczy. Dobra. Pędzimy do Yennefer, zobaczymy co Yennefer powie z tej informacji. Pewnie ona będzie mogła. A, z nią będę musiał płynąć chyba. Sprawdzić to teraz, niż potem cały czas się zastanawiać, czy nie wbije mi noża w plecy. Wygląda mi to na lekką manię prześladowczą. Nie musisz z nami iść. Wcale nie zamierzałam. Co tam plecy, co to? Kto o tym oki mówi? Wybijacie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na Skellige miejsce, któremu powinniśmy się przejrzeć. Najwyraźniej Avalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Avalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywał. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? Masz rację. No i co, chcecie po prostu się tam zakraść i pomieszkować? Tak. Pójdziesz z nami?
Dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik a Spikerok. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskellig, od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskellig. Dołączysz do mnie później. Doprawdy? Filipa, przecież przed chwilą mówiłaś, że nie przyzwyczaiłaś się jeszcze do magicznej symulacji wzroku. Tak mówiłam? Już zapomniałam, jaka jest irytująca. Chodź, Ciri. Poczekam na ciebie na miejscu. Jak zwykle. Kobiety w jedną stronę, a my w drugą. Jezu, raz. Kombinujesz coś? Tak, Geralt. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Niezła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. Powiedz coś więcej o tym Karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś. Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir. Złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, driady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić, co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredina, tym lepiej, bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Bywaj. Tak, Geralt? Bywaj. No, z nią była szybka gadka. Jejku, na co mi drabina? Nudno, kurwa. No. Nudno, nudno, dobra. Dobra. Gdzie mamy to iść w sumie teraz pędzić? Zerknijmy sobie. A, tam. A, to jest to jest. Nie, to co to jest? Mówię, że paling gap. To musimy wziąć ten drogowskaz, tam jest to. Wykorzystamy sytuację i wyjdziemy sobie przez drogowskaz. Szybką podróż w takim układzie. Coście z tą czarownicą w ogrodzie Freina wyczyniasz? Mówię ich stale. Okej. Dajemy tu na drogowskaz. Co tu się będzie działo? O! Byłem tu?
Nie, chyba nie. Takie inne miejsce. Gdzie są dziewczyny? Skoro wejście jest tak dobrze zabezpieczone, na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam cię w tamtych czasach za apodyktyczną, zimną jędzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczulaj. Oj, kobiety. Dobra, to mam wszystko ustawione. Jest to wszystko ustawione, okej. Okay. Możemy spróbować tam pogadać. I co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Getarligen! Obudziliśmy strażnika. Ja się nie zajmę. Próbuję złamać tę barierę. Teraz Gwena miałem włączyć. Jeszcze jeden będzie. Mógłby się już odpalić jeszcze drugi. A nie, otwarte. Okej. Okay. Dobra, mamy tu coś. Wypadło coś z niego. Nic nie wypadło. Dobra, idziemy dalej. Grzybki? Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To o niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przyjść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycony. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmieszne. Ciekawe. Dobra. Książki? Są to jakieś... O. Zobacz, Geralt. Zaraz. Postępnie. Katriana. Karanthir. Karanthira. Jest niewątpliwie najbardziej uznanym nawigatorem, którego miałem okazję szkolić. Jednak jego porywczy charakter i skłonność do ryzykanstwa stawiają pod znakiem zapytania możliwość wykorzystywania go do naszych celów. Wiem, że Eredin jest gotowy poddać go próbom już teraz. Co do Karanthir, we swej pysze uzna za dowód zaufania, a nie obojętności. Los jego poprzednika wyraźniej nie jest dla niego wystarczającym ostrzeżeniem, bądź też tak mocno ufa w swoje siły. Ze względu na poświęcony mu czas chciałbym, aby kontynuuj się udało. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Coś wołała. Co? Wygląda, jakby ktoś był tu dosłownie chwilę temu. Może ma jakiegoś pomocnika? Nie, to mi jakoś nie pasuje do Avalacha. Co to za destylat? Pachnie jakby... Werbeną. Aha. Co aha? Nic takiego. Czasem naprawdę mnie wkurzasz, wiesz? Ziółka. Nic szczególnie zbrodniczego. Poczekaj, jeszcze nie zbadaliśmy całego laboratorium. Dobra, no to idziemy dalej. Tu coś jest? Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. O, woreczek ma to do ciebie. O, może być, Gier.
O, tutaj coś. Jen! Drzewo genealogiczne En, Hen i Her, starszej krwi, od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemon z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrzeżonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary. Nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Tylko badał? Z tego, co pamiętam, nasi czarodzieje i czarodziejki nie ograniczali się do obserwacji poczynań potomków Lary. Nie sądzę, aby udało nam się dowiedzieć, na ile elfy ingerowały w mutację genu. Czy ty miałaś coś wspólnego z tym, o czym mówił Geralt? Ci ludzcy czarodzieje... Oczywiście, że nie. Dajmy temu spokój, nie dowiemy się nic nowego. A skąd wiesz? Ja też nie chcę tego czytać. Okej, co tu jeszcze mamy? A, tu miałem zajrzeć do tego wolków. Niedźwiedzia skóra, czy mnie to wyrzucić do skrzyni albo sprzedać od razu. O. Elfy znają się na perfumach. Ktoś tu jest, za drzwiami. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. No to zaraz, czekaj. Jeszcze to pozbieramy. Ktoś jest za drzwiami, co? Idziemy tam, czy co? Jak udało wam się tu wejść? Kim jesteś? Nie twoja sprawa. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, tu go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Ciri, chodźmy stąd. Nie, chcę posłuchać. Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz?
A Valach jest dla ciebie aż tak ważny? A co to ma do rzeczy? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. Ciri. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Uspokój się, ta elfka miała rację. Ty nie miałeś mnie czasem pocieszać? Nic nie poradzisz na to, że nosisz gen Lary. Odziedziczyłaś jej talent i jej siłę. Ta elfka oddałaby 100 lat życia, żeby być na twoim miejscu. Nie wyglądało na to. Otrzymałaś wielki dar, ale tylko od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Co to jest? Naszyjnik. Lary Doren. Jest piękny, ale... Noś go, proszę. Chodźmy, mam dość tego miejsca. No, co zrobić? Takie życie. O, tam coś jeszcze ukrytego jest? Może być, niech będzie pasto. Alchemiczna. Spotka się z Ciri poza pracownią, więc idziemy. A drugi się nie uktywnił. Ciekawe dlaczego. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj. Na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka, Skiala, i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Pójdę z tobą. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjall? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia. Rozejrzyjmy się. Powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. Rozejrzyjmy się. Chodź. Lasse syn Njorda. Olaf syn Ove. Inge, córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości.
Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skial uratował wam życie. To mnie szukał Dziki Gon. Gdyby Skial mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofoten nic by nie zostało. Miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne, co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobów. A to, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie, niech Skiala sądzą bogowie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będę go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Wracajmy na statek. No i co teraz? O, noc już została, to może byśmy to zadanie wykonali. Po to są noce, przydać się na komisarza właśnie. Jak to wygląda sytuacja? Gdzie to mamy się tam udać? Pod osłoną nocy, aha, w ten sposób. To nic, to wybierzemy się na wybrzeże Merlinów i tam podpłyniemy statkiem. Chyba to zadziała, tak myślę. Ale zaraz, nie wiem, czy ja tu coś pohandluję. Bo to handlarza też nie ma. No, będziemy. Dziękujemy ci, 123, no, jeszcze może wytrzymać. To pędzimy tu, zobaczymy, co tam się wydarzy. Aha, to jest ta wyspa z dziwnymi dźwiękami. Rozpogadza się. Co ty nie powiesz, Geralt? Serio? Więc to trzeba chyba wpłynąć. O, wiem co. Wypijem workę. Workę wypiję. A, zobaczę, co to. Coś ciekawego jest. Nic. Jakby mogło być coś ciekawego. Worka. Przerukujemy tam, tak? Już tylko jedna została. Dobra. To jeszcze trochę podpłynę. Sens, że płynę pod statkiem, o to chodzi pewnie o to światło tutaj. Gdzie to mam płynąć w ogóle? Ciekawe, czy mogę wypić pod wodą.
zaczepnąć powietrza. Jeszcze trochę, Geralt. Teraz. Okej. Okay. Który to statku? Ze statków to jest? Dobra. Łykamy tą orkę. Nie ma co. Gdzie to było? Tutaj. Dobra. To płynie gdzie to? Sporo tych statków tutaj. O, chyba jest. Ale nie jest tak źle w takim razie. A będzie teraz dość surowa rozmowa pewnie, wyznając życie. Wcześniejsze kontakty z Imperatorem. Nie strzelać! To Wiedźmin! Rozkaz cesarza! Rozkaz cesarza. Wiedźmin, co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Mamy wojnę, jakbyś nie zauważył. Zauważyłem. Dym płonących chat widać z daleka. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmiały jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringilla Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Szygam już łódziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Nawet szybko to poszło. A gdzie Yennefer? Niedługo wróci. A wtedy na pewno będzie chciała z tobą porozmawiać. Nie wątpię. Czyli rozmowa była dość w miarę taka przyjemna. Nie na co się gapi? Wszelkich jakichś... zataczkę? Nie zataczek. Potyczek? Słownych? Dobra, idziemy do tej kolejnej dziuchy. Gdzieś tutaj, aha. Tylko, że jest późna godzina, ja nic nie załatwię. Może tam w dzień pójść? Która jest pierwsza? Pozbył chętnie się mieczy tych spargołów, które tam mam. Dobra, najpierw się tu udam. Gdzie? Okej.
Wszyscy tu o tobie gadają. Geralt, zabójca. A, to jednak prawda, co o tobie mówią. Dobra. Zrobimy szybko medytację. Bo muszę tutaj poczyścić rzeczy. O, do tej godzinki tak. Spokojnie. O. Przetopisz to ostrze i wychujesz nam. A więc wróciłeś. Miałem rację, he? Chętnie się rozejrzę. Dobra, 1800 masz, no to tutaj wszystko jak leci. Pozbyć się ciężaru, uciśniony. Skórę byś chciał z niedźwiedzia w dobrej cenie. Niestety nie chcesz. Bywaj. Dobra. To teraz jeszcze przydałoby się tą skórę zrzucić. Jak tam wygląda? 99. Nie jest tak źle. Dobra, lecimy. Zobaczycie z Filipą, co ona tam wymyśla. Jestem ciekaw właśnie tych lochów elfickich, jak to tam wygląda. Po prostu świetnie. Spójrz na to. Wiedźminie? Co? Wow. Chodźmy. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Ilgefort? Gdy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo wystawnie. Naprawdę. Czasami te teksty to są naprawdę mega. Na razie to tu. Słyszysz to? Czemu idziesz tam, jak tutaj na przykład coś jest? Filipa? Aha, dobra. Może być ciekawie. Nie spodobałeś jej. Co za smród. Piękny dźwięk. Już? Dobrze ją chroniły. Trzeba w tej padlinie. Mamy coś do zrobienia. A, ja musiałem potrzebać. Lubię grzebać padliny. Magia w miejsce mocy. Dobra. Cóż za znak mamy. Ginie. No chodź, idziemy. Słonko. Poszukać słonka. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. To takie buty. Jakbym tu sam wszedł, to bym tak niedobrany tam przejść. Gotowe. Chodźmy. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrille. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca.
Jaka riposta. Riposta. Dobra, chodź, idziemy. Później spenetrujemy te jaskinie. Tu. Niezłe, dobra, idziemy dalej. Wiedźminie? Co? Wiedźminie? Czy ja nie chcę gadać? Spójrz. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu dzikiego gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała. A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem, jak watachy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Cięty język ma. No, ale co za... Co narobisz? Takie kobiety są niektóre. Wiedźminie? Poczekaj. Coś tu jest. Czujesz? Nie. Mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. O. Takie buty z olewami.
Okej. Kurde. Komnata taka konkretna. No ale to co mam ustawić? Coś jakieś. Floreny, Oireny. Oiro. Niech zobaczę. Tu. Aha, to tam muszę. I to wszystkie muszą pewnie oświetlać ten. Kryształ, czy co to tam wisi? Oj, ty sprytnie się przesunął. O. Alt. Widzę, że tu dość sporo tych rzeczy tutaj będzie. O! Zaraz tu jadę. Dobra, Geralt, spokojnie, chowaj mieczek. Tutaj tak. Poskramiacz zwykły. Albo poskramiacz niezwykły. Dobra. To co mam tu zrobić? Te lustra. Jeszcze raz. Dobra, spójrzmy teraz z drugiej strony. Zobaczymy, co to da. Jaką muzyka, jeszcze nie słyszałem takim. Okej. Co tu się stanie teraz? Co się ustanie, jak przestawię. Gdzie to jest? Spory kawałek tam do przejścia, widzę. Problemu. No to próbujemy. Nie wiem. O co chodzi? Widzę, że się czas kończy. Także dobra, myślę, że chyba z tego miejsca się z wami pożegnam i zagadką złożymy na tym odcinku. Zobaczymy, co się stanie, gdy ustawimy prawidłowo system luster. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.